Hello, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Moi kochani, ostatnio naszą przygodę skończyliśmy w tym oto miejscu koło Ender Portalu. I teraz się tak zastanawiam, czy elegancko sobie zejść po wodzie, czy na kozaka zeskoczyć. I wiem, że tam między kaktusami a pszenicą mam taki cienki pasek z wodą. Więc moi kochani, skupcie się teraz i mam dla was mały challenge. Jeżeli uważacie, że Karel nie trafi w bajorko i się zabije, zostaw łapkę w górę. A więc tak, moi kochani, na początku wylejmy sobie naszą wodę. I tak jak powiedziałem, bajorko musi znajdować się gdzieś tutaj. Geronimo! Lecę! Ej, ale mało brakowało, naprawdę. Zostawcie za to łapkę. Na szczęście, moi kochani, jesteśmy już cali i zdrowi. Na chwilę obecną połóżmy się do łóżka, zaśnijmy, za chwilę wstanie Dzionek. A ja w ten czas wyciągnę swój zeszycik i przeczytam najciekawsze komentarze, które zostawiliście pod ostatnim odcinkiem. Farel, źle postawiłeś płytę naciskową, dlatego twoje drzwi się nie otwierają. Okej, więc na samym początku zedytujmy płytę naciskową. Gdzie są moje deseczki? Czekajcie, moje deski prawdopodobnie są tutaj. Tak jest, tutaj są moje deski. O tą płytę naciskową chodzi. Postawmy tutaj klocek i powiedzieliście, że jak postawię teraz płytę naciskową, jest klocek. Proszę, eureka, wszystko pięknie działa. Halo, co tu się dzieje? Dlaczego tu się woda leje z nieba? Aha, dobra, wszystko już wiem. Na początku znajdźmy nasze wiadro. Gdzie jest moje wiadro? Okej, wiaderko. Hop. Tak jest, wiaderko jest całe i zdrowe. Już się bałem, że razem z wodą poleciało gdzieś, ale na szczęście się tak nie stało. I teraz, moi drodzy, tą wodę trzeba jakoś zabarykadować. Czy w ten sposób zadziała? No niestety nie. Zrobimy to inaczej. Zróbmy na razie coś takiego. O. Ej. Jeszcze nie działa? Ej. Tak być nie może. Halo, nie. Dobra, nie mam pojęcia. Zalewa mi całą moją wysepkę. Zobaczcie, co się dzieje, halo. Niebo płacze. Przecież ja nic złego nie zrobiłem, dobra. Odłóżmy na razie wiaderko. Powódź! Powódź na chacie. Wiaderko odłóżmy, bo to jest najważniejsza rzecz na chwilę obecną. A więc tak, moi drodzy, pierwszy komentarz mamy już za sobą. Kolejny komentarzyk. Farel, zrób kowadło i połącz te enchantowane miecze. Okej, czyli musimy zbudować kowadło. Z tego, co ja wiem, kowadło, z tego, co wygooglowałem, kowadło możemy zrobić z płytek, ze sztabek żelaza. Tylko jak to szło? Coś takiego? Nie. Czekajcie. Też nie. Wow, kociołek. Wow, spodnie. Dobra. Mi się wydaje, że kowadło się robiło z bloków żelaza. Skupmy się i zastanówmy. Okej, mamy blok żelaza jeden. Mamy blok żelaza drugi i mamy blok żelaza trzeci. Super. I teraz to wygląda w ten sposób. Cyk, 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 cyk. Tak jest, moi drodzy, kowadło mamy skraftowane cudownie. I teraz możemy gdzieś sobie je postawić. Myślę, że chyba u góry sobie je postawimy. Wow, jakie ono jest głośne. Okej, postawiliśmy kowadło. I co teraz? Skoro mamy żelazny miecz plus 2 i mamy diamentowy miecz. Właśnie, ja mam diamentowy miecz enchantowany. Łuk moc 2 z łukiem moc 3 będę mógł zamienić. Poczekajcie, kowadło. To plus to równa się kosz zaklęcia 5 moc 3. Tylko moc 3? Ej, czy ja mogę teraz nazwać sobie bezpośrednio miecz? Tak jest. Nazwijmy go Gryzi tyłek mobów. Gryzi tyłek mobów. Idealnie, bezbłędny jest po prostu ten miecz. Odłóżmy sobie teraz wszystkie niepotrzebne rzeczy. W sumie ten miecz też sobie odłóżmy na chwilę obecną. I moi kochani, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, musimy coś wymyśleć, żeby endermany u mnie się jakoś respiły. Tylko wiem, że na endermany trzeba będzie poczekać, bo endermany się po prostu w nocy respią. I ja mam pomysł taki. Zbudujmy plac z płytek. Następnie oddzielmy się od tego placu ścianą. Ściana będzie miała dziury. Prawdopodobnie w nocy będą tam się respiły endermany, a ja będę je obijał. Plan prosty, nieskomplikowany, więc zabierajmy się do dzieła. Ej, co się stało? Co jest z moją wodą? Halo? Gdzie jest woda?
No way, woda mi wyparowała. Co jest z moją windą? Jak to się stało? Widzowie, halo? Jeżeli macie jakiś pomysł, jak to się stało, że woda wyparowała, dajcie koniecznie znać. Okej, mamy trochę bruku. Później trzeba będzie tego bruku jeszcze nakopać milion warstw. Ale na chwilę obecną zmienimy sobie tylko to na płytki. Tak jest, płytki. Dobrze, dobrze mówię, płytki. Myślę, że nas spawn endermanów możemy zrobić gdzieś w tym miejscu. Okej. Kurde. Nie! No to po robocie. No nic, moi kochani. Trzeba odkopać naszą cobblestone'iarkę. Jedziemy z tematem. Jest noc. Zobaczymy, ile do rana nam się uda nakopać kobla. Ja zablokowuję przycisk myszki i za chwileczkę się widzimy. Mamy troszeczkę tych płytek brukowych. Dobra, starczy. Wystarczy prawdopodobnie. Ile mamy? 2, 4 stak, 5 staków po 64. Ok, zaczynamy budowę. Mój pomysł wygląda następująco. Zrobimy coś takiego. O. Obym teraz nie spadł. Ok, to rozwalmy. Tutaj też naprawmy. I tak, o moi drodzy. Żeby mi nie uciekł za daleko. Mam nadzieję, że tylko będzie tutaj się respił. Enderman, nie tylko creepery i zombiaki i szkielety. I właśnie nie wiem, czy teraz przypadkiem nie z płytek. Nie, robimy normalnie z tego. Cyk, cyk, cyk. Czekaj, za wysoko, Farel. O, jedno za wysoko. O, coś w ten deseń chcę zrobić. I tutaj zabudować ścianę dotąd, dotąd i dotąd. Czyli taką, no, kanciapę, że tak powiem. Okej, moi drodzy, noc się zbliża, ja już prawie kończę moją budowlę. Dawaj, Farel, prawie ją zamknęliśmy. Jeszcze tylko szybciutko tutaj taktyczne pochodnie trzeba rozstawić. Mam jeszcze, nie mam jeszcze jednej, dobra. Dajmy tą troszeczkę bardziej na środku. O, pyk, jak widzicie, cegłówek starczyło, na szczęście. Dobra. I tutaj już możemy sobie śmiało, o, zejść. Jeszcze pozyskamy sobie tego kobla. Pięknie. Cyk, 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 to możemy też rozwalić. I mi się wydaje, że takie okienka mogą być. Nikt przez to nie przejdzie, nie wejdzie i nie wyskoczy. Dobra, tutaj szybciutko zamykamy. Cyk. I taktyka jest taka. Tutaj sobie zbudujemy jeszcze schodek. O. Enderman się tu zrespi, mnie zobaczy. Ja go, nie wiem, uderzę z łuku czy coś. I on się zacznie do mnie teleportować. No i walka będzie z nim gdzieś tutaj się odbywała w bezpiecznym miejscu. No to co, teraz wystarczy poczekać na endermany. W sumie zanim one się zrespią, wiecie co? Ja jeszcze sobie tutaj troszeczkę moje włości powiększę. O, mam tych płytek. Zaczynam budowę. I czekamy na endermana. Okej, moi drodzy, taki tutaj placek sobie zrobiłem. Teraz chciałem jeszcze się po... Jest! Jest! Jest enderman! Jest enderman! Ty! Nie dokończyłem zdania, a tutaj już enderman się pojawił. Szybciutko, moi drodzy, lecimy po jakiś łuk, strzały, ubieramy swoją diamentową zbroję i let's go, moi drodzy. Łuk, moc 3, a jak najbardziej, albo nie, moc 2, na endermany moc 2, moc 3 będzie, moi kochani, jeszcze miecz w dłoń, będzie na smoka. Tylko gdzie on jest? Kurde, nie trafiłem, uwaga. Wow, jest enderman. Ej! Chodź tu, wariacie. O, chyba mam już przekichane. Wow! Ej, nie zabijaj mnie! Jezu, jaki to jest dziwny dźwięk on wydaje, matko bosko. Dobra, mamy jednego endermana i coś spadło. Jest kolejny. Dawaj, chodź, walczymy, byku. O, nie. Dawaj. Uciekł, zginął. Czy coś wypadło? Ty, jeszcze zombiak jest. Hej, Mr. Zombie. Chcesz w łeb? Jeszcze raz. No i do widzenia panu. Dobra, coś mi się wydaje, moi drodzy, że to będzie długo trwało, żeby... O, jest kolejny enderman. Nie trafiłem, jest wkurzony. O kurde,
żebym miał chociaż trzy razy oko Endermana, by było super. Wow, wow, arbuza mi ukradł! Arbuza mi ukradł! Oddawaj arbuza, chamie! Dawaj, 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 dawaj! I! No ej! Udało się. Jest drugie oko Endermana i arbuz cały zdrowy wraca na grządkę. Nice. Z tego co widzę, to potrzebujemy jeszcze dodatkową płomienną różdżkę, z której zrobimy płomienny proszek, a wtedy płomienny proszek plus perła endu da nam oko kresu. Czyli musimy się wybrać jeszcze do netheru i zawalczyć z płomykiem. O kurczę, tego się nie spodziewałem. Skoro mamy dzień i się nudzimy, a chcemy zawalczyć z płomykiem, przydałby się nam jakiś chleb. Więc weźmy nasiona pszenicy, weźmy mączkę kostną 38 sztuk i haczkę. Tak jest, jazda, jazda, jazda. Dobra, i teraz co? Na szybko niech wzrasta nasza pszenica. Pach, 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 zobaczcie jak to szybko idzie. Zaraz będziemy mieli, nie wiem, z 50 bochenków chleba. Nice. Na pewno muszę wziąć ze sobą gryzityłek. Muszę wziąć ze sobą łuk oraz strzały. Chleba trochę mamy. Jak wygląda nasza postać? Jest ubrana full diamond. Moi kochani, to jest moja pierwsza misja, gdzie będę walczył z prawdziwym potworem. Okej, moi drodzy, wjeżdżamy do netheru. Mam nadzieję, że jakiś płomyk tam będzie i że nie zginę, nie stracę mojego enchantowanego miecza. Oraz, o kurde, jest! Jest płomyk, widzicie to? W oddali? Jest płomyk, pali się tam, zrespił się. Tylko, o nie! Strzela do mnie. Strzela do mnie. Ej, jak ja mam teraz go trafić, nie atakując żadnej świni? O nie. O nie, ta misja wydaje się niemożliwa, moi drodzy. Zjedzmy chlebek na początku, niech życie nam wzrośnie. Let's go, powolutku. Powolutku, Farel, powolutku, Farel. Ej, jest mała świnka, patrzcie, mała świnka się pali. Dobra, podejdźmy bliżej, mam nadzieję, że ten płomyk nie zginął, nie zniknął nigdzie. Dobra. Jestem? Nie ma go! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on uciekł? Nie! Ej! Wracaj tu, płomyk! Ja muszę z tobą zawalczyć! Po prostu w to nie wierzę. No nic, moi drodzy, wyszedłem z netheru, wszedłem, może coś się zrespiło. Zobaczmy. Jest! Jest gdzieś! Słyszę go! Słyszę go, czekajcie, czekajcie. Gdzie on jest? Znowu tutaj się zrespił, okej, okay, na szczęście. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak ja mam go uderzyć? Ała, 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 nie w ten sposób, nie bij tak. Chlebek, chlebek, chlebek. Dawaj płomyk, chodź do mnie. Chodź, 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 bliżej. Bliżej, bliżej do Farela, okej. Okej. Odejdź, świniaku, bo cię trapię niechcący. Będzie zadyma wtedy dopiero tutaj. Dobra, strzelmy na razie tą strzałą gdzieś oddal. Dobra, ryzykujemy. Dobra, dostał drugi raz. Podpalił, podpalił. Jeszcze jeden strzał i padnie. On nie może wylecieć za tą furtkę, bo jak wyleci za furtkę, jest lipa. Dobra. Jeszcze gast! Ała! Jeszcze gast! No nie wierzę. Gdzie ten gast? Gdzie ten gast? Tam jest! O nie! Nie trafiłem żadnego świniaka, nie trafiłem! Dostał! Gast na strzała zszedł, wow! Co tu się wydarzyło? Dobra. Dostał. Jest! Jest! Mamy to! Mamy to! Czekajcie, 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 czekajcie! Dawaj, 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 żeby do lawy nie wpadło! Uwaga! Hop! Dobra! Mamy! Mamy dwie płomienne różdżki! Płomienny proszek razy cztery! Nice! Czyli będzie nam brakowało jeszcze i tak czterech proszków. Szkoda. Gdzie są moje ender perełki? Mamy ender perełkę i teraz tak, cyk plus cyk, tak? Oko Endermana. Dobra, czyli niestety mamy tylko trzy razy oko Endermana, a nie cztery. Kurczę, najgorzej, moi drodzy. Jeszcze nocy nie ma na szczęście, więc odłóżmy sobie wszystkie moje rzeczy. Weźmy ze sobą tylko oko Endermana i udajmy się na górę do portalu. Zobaczmy, czy to działa. Aha, no to niezła wyprawa. Pierwsza nakopać cobblestone'a. Pierwszy stack poszedł, zaczynamy drugi. No już prawie widać wyspę. Lecimy. Dobra, jesteśmy na styk. Zobaczcie na styk. Myślałem, że mi braknie cobblestone'a. Na szczęście się udało jakoś tutaj dotrzeć na górę. I co się stało z moją wodą? No nie żartuj, że zamarzła!
wyrosła, jest tu tak mega zimno, że zamarza normalnie woda. A jakbym teraz... to zniszczył? Nie, i teraz winda działa. To ja tyle czasu zmarnowałem, żeby nadropić cobblestone'a, bo mi tutaj zamarzło. Naprawdę? Ach, najgorzej. Dobra, zobaczmy, czy to działa w ogóle. Yes! Moi drodzy, czyli jak widzimy, perły działają. Tylko brakuje nam jeszcze 3 razy tyle. Dlaczego? Dobra, moi kochani, ja z wami się w tym momencie żegnam. Ja sobie jeszcze pogram poza nagrywkami, a w następnym odcinku obiecuję, że już będziemy mieli cały portal przygotowany i od razu zabieramy się za dupę tego smoka. Nie zapomnijcie napisać mi w komentarzu, co mam zrobić, żeby wygrać z tym smokiem. Dawajcie jakieś ciekawe tipy, ja czytam wszystkie wasze komentarze. Nie zapomnijcie subskrybować kanału oraz zostawić łapeczki w górę. Ja już z wami się dzisiaj żegnam, trzymajcie się, cześć! Ale jeszcze na początku sprawdźmy, czy moja winda działa. Patrz, działa! A jak dobry jestem w te klocki. O mały włos. Na razie.